Dzisiaj to sprzedawcy decydują, co będę jadł przez kolejne 24 godziny, więc zobaczymy, co mi przyrządzą, co mi zaproponują i co będę jadł. Zapnij pasy na starcie, bo będzie się dużo działo, będzie dużo jedzenia. Mam nadzieję, że będzie dużo jedzenia. Teraz jest pora obiadowa, ale my przejdźmy do śniadania, ponieważ śniadaniem trzeba rozpocząć ten odcinek. Dobra, więc zaczynamy od śniadania. Śniadanie jemy w miejscu, które jest najbardziej predysponowane tutaj w okolicy, czyli jesteśmy w Petit Paris, francuskie miejsce, francuskie śniadanka. Jestem ciekaw, co nam zaproponują. Ogólnie jest mega późno, ponieważ mamy godzinę 14:11, a na pierwszy posiłek, no to troszeczkę jest późno. No, jestem głodny już trochę. Tu usłyszałem, że mają bardzo fajne pieczywo. Nie pozostaje nam nic innego, jak stestować i zobaczyć, co nam dadzą na pierwszy posiłek. My ogólnie się przenosimy na mikrofon taki krawatowy, żeby wszystko było dobrze słychać. Tam jest dużo ludzi. A jak jest dużo ludzi i muza w tle, to niedobrze słychać. Dobra, jesteśmy już na podsłuchu. Halo, halo. Co nam dzisiaj zaproponują? Zamówienie tu czy tam? Dzień dobry. Ja bym chciał, żeby pani mi coś zaproponowała. Coś bym chciał zjeść na późne śniadanko. Okej. No jajka proszę na przykład, z awokado mogę zaproponować. Dobra. No to niech pani po prostu coś wybierze. Ty chcesz też czy nie coś? To ma być dla państwa na miejscu czy na wynos? Na miejscu jemy. Super, to ekstra. Dawaj, to idziemy tam. Dostaliśmy dach. Bardzo miło. Nie padało. Przeglądam sobie menu. Wiem, że nic z tego nie zamówię, bo muszę dostać propozycję. Ale widzę, że jest dużo fajnych takich opcji kanapkowych. Naleśniki są, są tosty, są śniadania z jajkiem. Chciałbym po prostu dzisiaj przetestować to, co mi zaproponuje dana osoba w danej placówce. Nie może pani nam mówić, tylko po prostu na to... Znaczy może pani powiedzieć, nie, tylko... Nie, to będzie taką niespodzianką. Okay. Pani pytała, co nas ogranicza? Tylko kasa. A pani nam cały bar. 384. I kawę jeszcze taką na wynos kilogramową. Później to robimy, jemy i spierdalamy. Ale ogólnie się jest pogoda mega słaba. Mi się podoba. Pada, kończy się lato, jest przypał. Ja ale chcę słońce, co? Ja chcę plażę. Ja chcę człowieku Miami Beach. No. Było słońce i lato, to ty w ogóle z domu nie wychodziłeś, więc... No dobra, ale teraz jak już jest słabo, no to tęsknię. Wyżej wyglądasz? No. Jak raper. What? Jestem głodny z godziny 15. Gościu machami. Siema. Dobra, to z racji na pogodę zaproponuję wam herbatkę. Dziękujemy. O, super. A też było coś innego, to poproszę lemoniadę lawendową i wirową. O, dziękuję. Uuu, dziękujemy. Czyli bardzo. Jest opcja i zimna, i ciepła. Zimna, ciepła. Ty wolisz co? Zimno czy ciepło? Ja już widzę, co ty wolisz. Ej, pani dała nam odwrotnie, więc bierz lemoniadę. Ja mam wziąć to, no tak? Tak. No dobra. A ten jaki cwaniak, co sobie chciał przygarnąć. Ciepłą herbę wziąć. Ale dobra, tak? No może chcesz jednak, dobra. Masz szansę jeszcze. To nie chcę. No dobra, a może jednak, bo jest naprawdę dobra. Nie, nie ryzykuję. Ale mam słomkę, ty nie. Ostatnia szansa. No way. Definitywnie? No way. Patrz, mamy limonkę, liść mięty. Idealny na tą pogodę. A na dole coś jest jakiś alkohol chyba. Syrop chyba. Tak, 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 tak. Ogólnie lemoniada bardzo fajna. Możesz pisać w komentarzu propozycję na jakiś swój film, ponieważ ten odcinek właśnie brałem z komentarzy. Między innymi też, to jest w sumie taka hybryda. Co? Dziękujemy. Jestem ciekaw też, co będą proponowali sprzedawcy i jak właśnie zbilansują te posiłki, więc sprawdzimy na koniec, ile będzie kalorii, jakie będzie makro na śniadanie, obiad, kolację. Właśnie nie wiem jeszcze nawet, ile posiłków dzisiaj będę robił, czy jeden, dwa, czy trzy. Mamy chleb i sztućce, czyli posiłek dostaliśmy wysoko węglowodanowy, ale miękki chleb. Ej, masz pszczołę. Bo on, to jest wypiekany przez nich zapewne. Masz pszczółkę. No ja lubię pszczołę. Miękki, ale fajny. On jest bez niczego? Tylko takie czekadełko, że chleb? Osa. To bo to jest słodko, wiesz? Ona tutaj przylatuje sobie. Jak żyćko na bogato, nie bogato. Teraz Peter walczy z osą, a ja się napiję. Chyba niestety muszę ją. Pszczoły są potrzebne. A to nie jest pszczoła. A to nie jest pszczoła. Osa, dobra. Chcesz walczyć? Dawaj ją. Nie! Poszła. A tu zaraz tak. Oczekując na zamówienie, mam dla was ważne informacje dotyczące nadchodzących meczów eliminacyjnych do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. W dniach 7 i 10 września Polska zmierzy się kolejno z Wyspami Owczymi u siebie i z Albanią na wyjeździe. I z tej okazji partnerem dzisiejszego odcinka jest legalny polski bukmacher STS. Właśnie tam znajdziesz najlepsze bonusy na rynku. Polska staje w obliczu wyjątkowego wyzwania i właśnie teraz, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebuje naszego wsparcia. I w tym kontekście STS przygotował dla ciebie niezwykłą promocję. Wystarczy, że zarejestrujesz się z linku w opisie lub wpiszesz podczas rejestracji kod szef, a możesz otrzymać aż 400 zł dodatkowego bonusu za wygraną Polski w meczu z Wyspami Owczymi. Aby odebrać bonus, wystarczy spełnić kilka prostych warunków. I jeśli wytypujesz zwycięstwo Polski i Polska wygra, zgarniesz 400 zł. A to świetna okazja, aby wesprzeć naszą reprezentację i zdobyć dodatkowe środki dla siebie. Warto wspomnieć, że ta oferta łączy się ze standardową ofertą powitalną, czyli 1560 zł bonusu na start plus 100 zł zakładu bez ryzyka. W skrócie wygrana albo zwrot siana. Link do szczegółów i rejestracji w opisie filmu, a ja trzymam kciuki za naszych w nadchodzących meczach. Obydwa. O, wow. To można się dzielić. Wygląda bardzo pięknie. Dobrze to wygląda. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. Stara, to wygląda zarąbiście. A dlaczego pani? Ty dostałeś na słodko? Ja pitole, a ja nie lubię jajek. Żartuję. Omlet z kurkami, z liściami, z tymiankiem. Powiem ci też, że bardziej byłbym skłonny na twoje niż na swoje. Może chcesz. Słuchaj, nie, no pani tak dała, to musi tak być.
Ja lubię pancake'i bardziej. Tu mamy z drugiej strony pancake'i. Ile sztuk? Raz, dwa, trzy, ale takie napompowane. Jak oni to zrobili? To są za jakieś parasy takie. Zdejmiemy sobie dach, żeby sprawdzić, jak to wygląda. Z takim syropem napompowany. Będzie tak, trzeba to szybko owalić, z racji tego, że te pszczoły zaraz tu czy tam osy. To jest ciasto drożdżowe. Ja bym to nazwał tak, breakfast bee challenge. Pączkowe pancake'i. Zjedz zanim nie urządzi się pszczoła challenge. Dobry sos. Dużo pszczół, 5/7. To mocne. Ale miła obsługa ogólnie, nie? Fajna pani. Kręciła się w ten nasz pomysł. Zamknąć, żeby nie wyleciała mi za kołnierz, bo bardzo fajne miejsce. Jestem ciekaw, ile wyjdzie za rachunek. Oficjalnie stestujemy drugie danie. Ale musisz z tym sosem. A to jest sos? No. Myślałem, że to się tak rozlał im. Wow. Wow. Dobry. Ale powiem ci, że ja jestem fanem bardziej słodkich potraw, więc to mi smakuje bardziej. Ale uważam, że będziesz mega zadowolona. Fakt, że lubisz kurki, jak... Ale to dobre. Jajka swojska. Tak. Wydaje mi się, że tam jest zagroda z kurami. Dobra, wszystko zjedzone. Wyszło 91 ziko. Trochę wyszło, ale przy tym mieliśmy bogate śniadanie. Ej, zobaczcie, co dostaliśmy. Makaroniki, ale są takie, Peter, świeże, że aż mi się uginają pod palcami. Ogólnie polecasz to miejsce? Mi się bardzo podobało, na pewno wrócę. Tylko trzeba wziąć jakiś spray na pszczoły. Patrzcie, Peter z wrażenia aż się posikał. Tak mi smakowało, że się posrał. Jedziemy kolejny posiłek zjeść. Jedziemy do restauracji, najbardziej ekskluzywnej restauracji, jaka tylko może być McDonald's. Ciekawe, czy są jakieś nowe nowości? Nowe nowości, a są jakieś stare nowości? Porąbało cię dziadu, jak ty gadasz? Podliczymy, kalorycznie. Mamy około 700-800 kalorii na pierwszy posiłek, ale nie dobiliśmy nawet 12 gramów białka, więc jest lipa. Widać, że Polacy w restauracjach i w takich miejscach, gdzie się je, mało dają białka. Ciekawe, jak to będzie wyglądało teraz na tle McDonalda. Pojedziemy i powiemy tak. Dzień dobry, jest pora obiadowa. Nie jestem zbytnio głodny, ale bym coś przekąsił. Co by mi pan polecił? I niech mi pan nie mówi, niech mi pan nabija na paragon i podjeżdżam do następnego okienka. A czy tak będzie, dowiemy się pod McDonaldem. Dobra, jesteśmy. Szybko się udało przejechać. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę zobaczyć zamówienie. Poprosiłbym, żeby pani mi coś wybrała. Jasne, to w takim razie jakiś zestaw, kanapka, frytki, kola? To co pani da, będzie dobre. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czyli tak rozumiem, bez sałaty i bez sosu, tak? Bez mięsa, czyli sama kanapka bez sosu? To chyba też tu jakieś ktoś nietypowe zamówienie. Chicken bez sosu i bez mięsa. Sama bułka. Mamy 36 zł. Dostaliśmy Big Maca, frytki, kole i ciastko, słony karmel. Nie jest źle. Big Mac, dawno nie jadłem. This is it, bro. Mamy zamówienie z McDonalda. Jest masakryczna kaloryczność tutaj, człowieku. Big Mac. Frytki. W ogóle patni mi zjada, wiesz co? Ziomki, tu mamy 1300 kalorii. 35 gramów białka, 63 tłuszczu, 150 prawie węgli. To ma prawie 400 kalorii, to ma 500. Nie. Co lepiej zjeść? To czy to? Bo tu masz cukier, tłuszcz, masło i tak dalej, a tu masz jednak, wiesz, napompowane. Jedzenie z restauracji jest mega kaloryczne i słabo białkowe. Się nie dziwię, że osoby, które jedzą w knajpach, nie są aż tak nasyceni, jedzą dużo kalorii, objętościowo to jest mało, a dostajesz kalorii sporo i dupa tyje. No trudno, tak to jest. Dobrze, że akurat wytargowaliśmy kolę bez cukru. Jakby była kola z cukrem, to by było półtora koła w posiłku, człowieku. Dawno nie jadłem Big Maca, więc sobie chętnie stestuję. Tak się prezentuje bułeczka. Big Mac w ogóle jeszcze nie jest aż taki zły, ponieważ masz tutaj prawie 30 gramów białka. Fajna w sumie opcja, jeżeli chcesz sobie kupić, tylko bez sosu bym wziął na przykład, jak masz mniej kalorii. Ale Big Mac jest dobry. Wyżej chyba nie jadłem nigdy. Co ty gadasz? No. Jedna z lepszych kanapek, jaka jest all the time w McDonaldzie. Big Mac. Słyszysz mój brzuch, jak zaburcza? Mój właśnie. Oddam ci gryza. No. A ty, nie ma pół kanapki. Dobry? Mhm. Podobno mega ciężko jest rozgryźć, z czego jest sos do Big Maca. Ostatnio wpadłem na takiego TikToka, gdzie był trop właśnie. Ja zawsze myślałem, że to jest ketchup zmieszany z majonezem. A tam wyszło, że tam jest majonez, tam masz czosnek, cebulę i tam masz musztardę. I placek zmieszany ci wypadł. Właśnie to jest bułka. No, rozwarcił się tam. Do popicia kolka. Kolka to jest sztos. Dawaj znać, czy jesteś team Pepsi czy cola. This is it. Jak trafię, to do końca roku dobijemy 1 000 000 subów na kanale i człowieku zostawisz teraz łapkę w górę i wszystko będzie pięknie. Będzie zdrowy, piękny i uśmiechnięty. Albo będzie zdrowa, piękna i uśmiechnięta. No i patrz, mamy ciacho. Te ciacho wygląda fajnie. Jak to spycha. Słony karmel to jest chyba jeden z lepszych takich wariantów smakowych, jeżeli chodzi o lody, ciastka i tak dalej. Ma słono, słodkie i zajebiste. Myślę, co będziemy jeść na kolację. Nie mam jeszcze pojęcia. Odwiedzamy jakąś knajpę, restaurację czy co? Może zapytam obserwatorów na Instagramie. Więc obserwuj Instagrama, bo możesz decydować, co będę robił w ciągu życia mojego całego. Człowieku, będę miał 80 lat i napiszę na Instagramie: wszczepiać bypassy czy nie? Dopijam kolę. Wow, jestem pełen, nie mam pojęcia, ile mam kalorii na ten moment, ale obliczam, że... wydaje, że dwa koła. 800 dodać 1300, 2100. Prawie trafiłaś. Mhm. Ale powiem ci, że patrz, dwa posiłki i 2100 kalorii. Czy to pokazuje, że nie warto jeść w takich miejscach jak restauracje przez cały dzień? Tylko jak już, żeby to był taki osobny posiłek? A białka ile? 52. Co najmniej o połowę białka za mało, bo 2000 kalorii to mi się wydaje, że już powinno być ze spokojem 100 białka.
Co ty masz? Byłem w Żabce. Czy może chce pan nowego hot doga spróbować? Co miałem powiedzieć? Sprzedawca zaproponował. YouTuber musi kupić. No i patrzcie, dostałem w zestawie z kolką fioletowe hot dogi. 17,98 płaciłem za dwa zestawy z kolą, ale sam hot dog jest po 6,50. Taki school sauce. Orient curry, makrosy 91 kalorii, 0 tłuszczu, więc makrosowy sos, nie jest tłusty. Dobra, mamy hot dogi z Żabki, jeden już w połowie zjedzony, ponieważ był nagrywany short. Jest słodki i czuć curry, bułka słodka, sos słodki, kiełbasa mięsna. Ale powiem ci, że nawet przyjemnie się go je. Faktycznie taki jagodowy, słodki posmak. Od 1 do 7 dałbym go na 3, ale trzeba go zjeść. I jeszcze druga sztuka, zakręcę się tak, że nie będę tego hot doga już miał patrz. 3, 4. Wow. Nie ma. Wieczorny głód, nie wiedziałem gdzie podjechać, musimy zatankować samochód, więc stwierdziłem, że spróbujemy zwalczyć wieczorny głód na stacji. I zaraz podjeżdżamy, mamy stację Shell i zobaczymy co tam będzie. Pewnie hot doga albo co innego. Ostatnio właśnie jak testowaliśmy cały dzień jedzenia na stacjach benzynowych, no nawet w niektórych miejscach te zapiekanki oferty... No, te oferty właśnie jedzeniowe niektóre były urozmaicone i nie były takie sztywne. Zobaczymy co będzie. Poleciłby pan coś mi takiego na nocny głód? Ja testowałem tą pikantę i serio jest spoko. Dobra, mamy pizzę na... wieczorny głód. Okazało się, że te pizze są mrożone na stacji, bo w ogóle jest jakaś nowość, patrzcie. Dostaliśmy osobno pizze zamrożone i osobno kartoniki, bo stwierdziliśmy, że skoro robią je tam, to sobie zrobimy na bieżąco w chacie i przynajmniej będą świeże i pyszne, zrobione bezpośrednio. Deklaracja jest, że to są włoskie składniki, że jest ta mąka caputo, czyli to jest taka typowa włoska mąka, samej używam do domowej pizzy. Mamy wersję margaritę, czyli tą podstawową, oraz prosciutto z grzybami, fungi. Ciasto wygląda fajnie. Nic, wracamy do chaty, robimy te wszystkie pizzki. Ile wyszły? 29 zł, 26 i 29, czyli 30, około 30 zł, 25-30 zł w zależności od wersji. Czyli to jest jakby cena chyba takiej pizzy, którą możesz dorwać w pizzerii. Siema, 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 siema! Witam was w włoskiej kuchni. Teraz sprawdziłem, że to są nowe pizze, które się pojawiły na stacji benzynowej Shell. Szczycą się tym, że mają typowe włoskie składniki, tylko i wyłącznie włoskie składniki, ręcznie robione. Są podobno zajebiste, pyszne i nigdy takich pizz podobno na stacji nie zjesz. I widziałem, że parę osób testowało te pizze, ale nikt jeszcze nie dostał w opakowaniu, żeby przejrzeć skład, żeby przejrzeć makrosy. I my to zrobimy. Pizza margarita w składzie ma mąkę pszenną, pomidory sar marzano, dop, woda, mozzarella, fior di latte, sól, drożdże oraz bazylia. Czyli mega włoskie składniki. I teraz makro, uwaga, 3,6 gramów tłuszczu na 100 gramów, mega mało fatu, 10 gramów białka. Dużo. Jeżeli chodzi o wersję prosciutto fungi, tu makrosy są troszeczkę bardziej nafatowane, ponieważ 5 gramów tłuszczu na 100 gramów. Szynka prosciutto ma troszeczkę więcej tłuszczu, więc po prostu mi się wydaje, że to podwyższa. Mamy boczniaki. To nie są pieczarki, tylko to są boczniaki. No i mamy wersję jeszcze, którą pan polecał najbardziej, czyli pikantę. W sensie nawet nie, że tyle co polecał najbardziej, ale po prostu tą próbował i mu smakowała. Czyli tak samo podobnie jak w wersji z boczniakiem i trochę więcej białka. Fajnie. Jestem ciekaw. Pizza margarita. Tak wygląda bardzo fajnie. Kurde, stary. O, ja pizza zrobiona, margarita. Ej, bardzo ładnie pachnie. Możesz mi przypomnieć ten sos, który jest tutaj. To co to jest za sos? To nie jest sos, tylko są pomidory San Marzano. Uwaga! Ej, chrupkość fajna. Szkoda, że nie dostaliśmy sosu do tej pizzy, bo w sumie poprosiliśmy tak w wersji takiej surowej. Z tego co słyszałem, to jest to zwykły ketchup i sos czosnkowy, więc po prostu są to sosy, które możesz dostać w hot dogach. Pizza bardzo cienka. To jest ta pizza neapolitana, więc ona stoi, a neapolitana według mnie powinna być klucha. Tak wygląda spód, fajnie przypieczony. Jest bardzo puszyste i chrupkie ciasto. Ej, pycha, chrupka, chrupka na maksa. Szczerze mówiąc sobie, przez tą chwilę jak się pizza robiła, popatrzyłem na opinię w necie i dużo osób narzekało na to, że ciasto jest gumowe. Nie wiem jak oni przyrządzają to na stacji, ponieważ tu robiłem sobie sam. Może to jest jakby ta moja umiejętność robienia pizzy. Przy prawidłowym podgrzaniu jest naprawdę mega chrupka, to chyba słychać, patrz. Od 1 do 7 jest gorąca. Pycha, nie? A wiesz, że trąca twoją pizzą bardzo? Tak. Aha. Czuć tutaj jakość składników i czuć ten smak. Że tu naprawdę jest krótki skład, jest dobry skład. Tu mamy 26 zł za pizzę. No jest mała. Średnica pizzy 27,5 cm. Margarita bardzo dobra, krótki, zwięzły skład. Smak również bardzo fajny. Tutaj oceniłbym 6 na 7. Zobaczymy jak urzekną mnie pozostałe smaki, ale naprawdę mocne noty. Mamy kolejną pizzę, tym razem ta z boczniakiem, fungi. Pachnie bardzo ładnie, uwaga. Taki spód. A, gorąca i pospadała. Ona jest chrupkawki. Nie wiem o co chodzi, że miała opinię gumowej pizzy. Bo jest tak chrupka, że ja pierdzielę. Już mi się wydaje, że zależy kto robi. No właśnie. Aż mi się wydaje, że o minutę za długo ta pizza w piekarniku była, bo jest... aż do przesady chrupka. Sprawdzamy stan stania pizzy. Stoi. Gorący test pizzy. Ser się ciągnie. Grzybki fajnie mokre są takie. Test chrupkości ciasta.
brakuje przypraw. Faktycznie, które mało przyprawione. Tam na tej margarycie była jakaś bazylia. Ale ona jest troszkę wodnista z powodu tych boczniaków. Mhm. I przez to tworzy to taką mało doprawioną pizzę. 5 na 7, 4 na 7. No myślę, że może nawet 4. Ciasto naprawdę jest bomba i sosy spoko, ale te składniki no troszeczkę aż tak mocno mi nie przypasowały. O, widzisz? Neapolitana. Teraz spadł. Fiflak. Ostatnia pikante. Ona się nazywa pikante, bo ma 4 papryczki. Ona się przede wszystkim nazywa pikante, dlatego że ma 4 plastre salami pikante. A tu od razu dalej też taką peperoncini. Ta w piekarniku była najkrócej. Dziwny zapach. Ej, zobacz to. Dość trochę. Dziwny zapach, nie? Osła, czyli? O ja, ten kawałek pizzy wygląda jak byk. No. Tak się prezentuje salami pikante. Próbujemy. Testujemy. Ta pizza jest gorzka. Ciasto nadal chrupkie, ale smak tej pizzy jest lekko gorzkawy. To mi się wydaje, że ze sprawą tego salami pikante, ale nie nazwałbym tego ostrą pizzą. Tutaj dałbym najsłabszą notę z tych wszystkich 3, tutaj dałbym 3 na 7 i zostawiam, że tamtą zostawiłbym 4 na 7, a tą pierwszą 6 na 7, zarąbista margarita, bardzo fajna. Cała pizza ma około 700 kalorii, więc nie jest to źle. Więc w dzisiejszym dniu udało się zjeść ponad 3000 kalorii i tak się prezentuje makro dzisiejszego dnia. Więc jak widzisz, brakuje troszeczkę białka, jeżeli chodzi o dobicie kalorii na cały dzień, więc można podsumować to w ten sposób, że dieta restauracyjna jest po prostu uboga w białko. Pisz swoje kolejne propozycje w komentarzu na dole, a my widzimy się wkrótce w kolejnym odcinku i pozdro, trzymaj się i mogę cię zjeść? To cię zjem.